Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku w ramach walki z moim i ogólnym bezrobociem oraz w ramach walki z szalejącymi cenami w Kambodży postanowiłem zahandlować coś z Chin i jedziemy sprawdzić magazyn, który będzie mnie obsługiwał, ponieważ znam ich tylko z internetu, a muszę im wysłać troszeczkę towaru via Chiny, czyli już tam może zaginąć, bo tutaj to jest po prostu wszystko na gębę ustalone, gdzieś kogoś na internecie znalazłem, tak więc chcę jechać, go zweryfikować na obrzeża tutaj miasta, chodźcie ze mną. Dobra, jestem już u mnie na dole, czekam na tuk-tuka i jedziemy. Słuchajcie, jestem na magazynie, wszystko dogadane, paczki z Chin tu idą, tak więc są potwierdzeni. Jest to bardzo daleko, taka nowa jakaś dzielnica przemysłowa, takie shophousy tutaj, ale to jesteśmy gdzieś godzinę drogi ode mnie, no może 45 minut, jechałem godzinę, bo pomylił drogę, ale 45 minut na spokojnie. No, tu się znajdujemy, tam w środku już im nie będę nagrywał, ale tam sobie pracują, też mają tam dalej magazyn, większy tutaj, mniejsze paczki, wszystko z Chin. Ja ich tylko widziałem na Facebooku, pogadałem, no ale to jakieś wirtualne osoby były. Nawet dokładnie adresu nie było podane, tak więc chciałem sprawdzić, no bo gdzieś wysyłać rzeczy i później ktoś by się przestał odzywać i tyle, przepadło, nie? Nawet nie wiem z kim, co i jak. Także tutaj już widzę, potwierdzam, że istnieją, interes się kręci, są ludzie w środku, jest tam chyba z 5 osób było. A tu normalnie wioska z onami z tyłu pola, tu widzę większość to jeszcze w ogóle niezamieszkana. Ja zamówiłem tuk-tuka, wracam do centrum. No i poza tym dogadaliśmy sobie szczegóły, bo oni tutaj też głównie bazują na małych paczkach, to jest inny przelicznik, ja duże metry sześcienne będę brał, tak więc to też zupełnie inaczej wygląda. Słuchajcie, muszę do jakiejś cywilizacji dojść samemu, bo tutaj żaden tuk-tuk nie dojeżdża, nic nie można zamówić. Z aplikacji próbuję, staram się i nie ma nikogo w pobliżu. To więc mamy wycieczkę na pieszo po takich przedmieściach. Kurde, straszne słońce, teraz będę miał z pół godziny drogi, jeszcze jakieś dzikie psy tutaj, ale powiem wam, że dobrze, że nie pada deszcz, no to i tak szczęście moje. Wiecie co, też na takiej kamienistej drodze trzeba zajebiście uważać, bo te tuk-tuki i motory jak przejeżdżają, to wyrzucają spod opon te kamienie. Tak więc można kurczę dostać kamieniem. A to jest ta enklawa, gdzie ja byłem, tak z perspektywy już wam pokazuję. No tutaj same pola, jakieś budowy i tutaj się kolejne takie sprawy budują. No rozbudowuje się wszystko, miasto wchłania wioski. Ale jeszcze czasu potrzeba. Złapaliśmy się z tuk-tukiem po drodze.
Słuchajcie, dojechałem, idę do dziewczyn, żeby mi pomogły, bo ja też szukam dla siebie lokalu i tam obok nich jest lokal lub pomogą mi dzwonić, bo ja mam pełno numerów, żeby obdzwonić ogłoszenia. Słuchajcie, jestem tu, gdzie jestem, to miejsce już znacie i zaraz muszę zajrzeć do garów, bo mam ochotę na taką oto zupę i sobie dzisiaj dobrze ją doprawię. Dam dużo pieprzu, dużo papryki, wyjdzie taki fajny, fajny gulasz. O, it's new fun, nie? Everything clean today. Always clean, but today is like perfect clean. No, będziemy szukać tutaj. Tutaj fajnie, bo ja szukam prócz siebie magazyn i coś jeszcze, nie? I ta ulica, tamta, to jest ulica główna, gdzie są obcokrajowcy, gdzie są puby, bary i tak dalej, nie? I zobaczymy. No, tutaj jest taka odnoga, ale też fajnie właśnie, tak na spokojnie. Taniej oczywiście, nie? No to podstawa w ogóle, bo tam to dużo drożej. No i tam to się trzeba było zaangażować właśnie w knajpę, tam gdzie jest ruch, a ja chcę mieć coś pomieszane. Zobaczymy co z knajpą, nie wiem, ale magazyn na pewno, bo tam gdzie byłem, to mnie tylko będą obsługiwać pod kątem logistycznym przywozu z Chin spraw, ale ja szukam dla siebie magazynu, żeby te rzeczy, które sprowadzę z Chin, no móc gdzieś kurczę składować, wystawiać, sprzedawać i no i musi być, prawda? Biuro pana Machaja, jednostka jakaś, kurde, nie? Słuchajcie, zupka wchodzi elegancko. Tu wam jeszcze pokazuję przyprawki, jakie mamy tutaj do dyspozycji. I mamy też te wszystkie znaku pędy od Michała. A propos, Michał będzie w Phnom Penh za parę dni, bo teść ma operację i przyjadą razem. Tak więc coś nagramy. Słuchajcie, jakie jaja. Przed chwilą Jun pyta się mnie, czy pomogę na Facebooka wrzucić, że ukradli taki oto rower koledze tutaj, nie? No i w momencie, kiedy to wrzucałem, Gościu podjechał i kurczę, mówi, znalazłem swój rower, ale już przemalowany, nie? Już mu przemalowali, ale no zabrał go stamtąd, gdzie znalazł, bo no taka rama, jest to z USA sprowadzony, z Ameryki i no to się nie może powtórzyć, taki rower, nie? Tak, zdrapał farby trochę, no i dorwał się do swojego koloru tam pod nalepką. Tak, i... Także rower się odzyskał w momencie, kiedy ja wrzucałem na Facebooka informację. No i mówimy, tak specyficzna rama, tak specyficzny model nie mógł się w Kambodży powtórzyć, dlatego go przyuważył, nie? No, tak więc okej. Okay. Kurczę, ostatnio tutaj naród kradnie na potęgę, dziewczyny okradli, tak jak w poprzednim filmie, kto nie widział. A tutaj teraz rower. Dobra, ja sobie robię gulasz z papryką. Dużo ostrego musi być. No. Teraz już mogą uciąć, tak, bo to... Tak. Lepsze takie zabezpieczenie niż żadne. Wchodzę do środka jeść, a tu widzę znowu tak przyprawki ładnie stoją. Trzeba co zjeść. Ta papryka, którą dodałem, wydaje się niezbyt ostra, tak więc dodajemy smoked chili, czyli wędzone chili od Michała. To już jest super ostre. Było trochę mało, tak więc jeszcze tego dorzucimy. Zobaczcie, kogo spotkałem. Wszedłem tutaj lokal oglądać, wiesz, Krzysiek? Ten, nie? No, ale nie ma właściciela, ten zielony. No. Dobry, bo na skraju, wiesz, nie ma sąsiadów. Tam chyba też zamknięte i tu jest szerzej powierzchni. Niebieski jest do wzięcia, ale ten niebieski już widzisz, jest pomiędzy czymś tam. Słuchajcie, wziąłem jeszcze Krzyśkowy rower, jak widzicie, i jeżdżę tutaj po okolicy, jeszcze na nowo spisuję sobie, fotografuję miejsca do wynajęcia i no i zaraz wrócę, niech dziewczyny dzwonią. Tam w perspektywie jest dziewczyna, z którą się kiedyś umówiłem z Tindera. Widzę, stoi przed swoim sklepem, może się z nią zagadam, czy jest tu coś do wynajęcia. Kiedyś się umówiliśmy, byłem tam u nich nawet na kolację, ona tam z bratem prowadzi sklep ze srebrem. I zawsze jak przejeżdżam, to cześć, nie? Otwierają, ona tam z bratem jest. No dobra, coś tam mi powiedziała, no ale tu trzeba dzwonić po prostu, zaraz jeszcze tutaj muszę zrobić zdjęcie. Słuchajcie, tutaj przed chwilą oglądałem lokal, tam nie zrobiłem zdjęć, przebitek, no ale na tej ulicy, to jest ulica pubów, nie? Można powiedzieć, jedna z takich bardziej znanych. Tutaj można też stoliki na zewnątrz,
jest średnio ruchliwa, w sensie samochodów to dobrze. No i tak jak mówię, jest duży chodnik. No i tu chce gościu $800 miesięcznie, 3 miesiące depozytu, nie? O, tutaj ten lokal. Na obok też widzicie, są knajpy, nie? Zobaczymy. No dobra, ja wracam do bazy, nie? Podzwonimy troszeczkę. Tyle. No zobaczymy te lokale tutaj, nie? Na tej ulicy, bo no tutaj będzie znacznie taniej. No ale jesteśmy praktycznie w bocznej. Ale wiecie, jak to boczna, to już nie jest ta, co główna. Tutaj jest fajne właśnie miejsce, gdzie ten naprzeciw... O, tu jest. Tu ja widzę, ktoś wszedł tam. Trzeba tam zaraz podjechać. No właśnie byliśmy przy tym zielonym, okazuje się, że nie jest do wynajęcia. W ogóle jakaś pomyłka, tak więc zobaczymy. No słuchajcie, jesteśmy na tej ulicy, tak jak widzicie, knajpa za knajpą i tutaj są klucze do kolejnego lokalu. Będę oglądał kolejny lokal, a tamten poprzedni wam wrzucę zdjęcie, bo mam jakieś tam zdjęcie, zrobiłem, się okazuje, znalazłem. No i tutaj macie knajpeczkę przy knajpeczce, nie? To jest takie miejsce dla obcokrajowców głównie, ale nie tylko. I tutaj są wolne lokale też do wzięcia. No i to jest taka ulica, którą bym powiedział, trzy takie są w mieście pod obcokrajowców i to jest jedna z nich. Nie chcę po ludziach tak nagrywać, ale z tego co widzicie, jest tutaj no, natężenie, można powiedzieć, największe obcokrajowców w mieście. Tak więc coś byśmy tutaj otworzyli. Magazyn i knajpę. Takie bistro, może nie knajpę. Czekamy na klucze cały czas. No i tutaj jakieś lokalne knajpy, kanapkownie, pizzerie, tutaj hinduska, no różne puby i tak dalej, nie? Tu kurczę, jakiś bezdomny zamieszkał na wejściu i mamy problem, żeby wejść. No i jest trochę na tej ulicy lokali do wynajęcia. No. No jest tu lokalu jakieś, no dużo metrów. Tylko, że słuchajcie, tu gdzie ja jestem teraz, no to jest nisko, ja jeszcze się mieszczę, ale jakiś kurczę obcokrajowiec mógłby się nie zmieścić, chociaż tu już jest lepsze miejsce, nie? Za to chcą $750. No chociaż są stoliki, mogą być na zewnątrz, magazyn z tyłu, u góry można też mieszkać, na górę. No a u góry, no to już jest walenie głową w sufit, to już ja uderzam, nie? To takie kurwa budowanie. Ale duży jest ten lokal, bo powiem wam, że tu i z tyłu jest dużo miejsca. Taka zaplecze całe. Zmywak. Tutaj drugi kibel z prysznicem, bo tam był jeden dla gości. No i tu jest jeszcze pomieszczenie, nie? No widzicie, ja się mieszczę, jak ktoś będzie wyższy, to przypierdzieli. Kurwa, jak oni to budowali? No to już potężny lokal jest, wam powiem. No teraz widzicie, jak to jest rozwiązane, nie? Słuchajcie, weszliśmy do knajpy obok, no tu jest wyżej. Tu też mają taki wykurz tam. Tutaj też u góry te sprawy. Ale tu jest znacznie wyżej. Tam jest, kurczę, troszeczkę nie do przyjęcia. No ale tak tu jest, nie? Zobaczymy. Wracamy do bazy. Jest Krzysztof i klient. Przywieziono lód do sklepu. Ice. How much you pay for the ice? Ice? Yes. $1. $1? Yeah, $1. One bag, $1. O, widzicie? Takie sprawy przyjechały. Jest zimno. Czuć chłód. A pan to na takim motorku tutaj przywozi. Tutaj ma jeszcze lodu. No, skruszony. Ten jest już skruszony. Tam były całe bryły. Tak kolega pomaga tutaj. Tutaj takie bryły lodu sobie do piwa wrzucają.
Dobra, słuchajcie, na tym kończę tą wizytę. Nie wiem, czy odcinek. O, kokosy z tyłu. Mają tu kokosy. Słuchajcie, uciekamy. Uciekamy stąd, idziemy gdzieś dalej. To znaczy, idziemy gdzieś dalej. Idziemy do domu, a zobaczymy, co po drodze. Tam na czarno ubrany poszedł Japończyk. Japończyk zawsze gdzieś idzie. No widzicie, no to jest tutaj, kurczę, znowu ta ulica, nie? I no i jest trochę obcokrajowców. Ja w międzyczasie jeszcze jeden lokal będę oglądał, tutaj też na tej ulicy, jest do wynajęcia, a tu jest taki, że tak go nazwę, nightclub z atrakcjami, o tak go nazwę, czyli też fajnie, bo z boku to wszystko, nie? No i tutaj też jakieś tam restauracje naprzeciwko, no to jest cały czas ta sama ulica. Wchodzimy. Lokal nie ma światła w ogóle wewnątrz, nie? Wszystko zdemontowane jest, ale no, wygląda w miarę. No i teraz tutaj już jest wyżej, nie? Czyli w łeb sobie nie uderzamy. Tutaj wejście do góry i toaleta, ubikacja. Tylko kurde, tu mało na zmywak, to mało miejsca. To jest taka do umycia zębów. Słuchajcie, tu u góry pokój tak zwany mieszkalny, klimat jest do naprawienia. I tutaj niby już stoję, ale już tu uderzam, nie? No i to jest mniejszy lokal. Kurczę, no właśnie, uderzyłem teraz. I tu nie ma, kurde, ściana zagrzybiona. No nieważne, ale ten, nie ma zmywaka, nie? Widzieliście, tam jest tylko zmywak zwykły. Tutaj w same światła trzeba było 300-500 dolarów zainwestować. No i ta góra niby jest fajniejsza, ale też nie jest fajna, tak? Czyli też trzeba uważać, czyli... Yeah, I know, this is no problem. Tu jest taniej, tu za to są 500 dolarów, ale no kurczę, jest mniejsze, nie ma zmywaka już zainstalowanego, nie ma świateł, to wszystko instalować, to są pieniądze na początek. I no myślę, że tamten był lepszy, nie? Ten taki pierwszy, co bezdomny był. No dobra, możecie w komentarzach napisać, co myślicie. Słuchajcie, już jestem w mieszkaniu, bateria mi się wcześniej rozładowała, widzieliście, co widzieliście. No myślę, żeby coś otworzyć, żeby Polacy mieli, żeby to było polskie, że nie tylko Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy mają, ale my też. No bo już nie mówię, że jakieś tam amerykańskie, angielskie, francuskie knajpy to jest cała masa. Nawet brazylijskie jakieś barbecue, czy japońskie sushi, Chińczyków pełno. Jakiś akcent polski w stolicy by trzeba było zacząć. Nie myślę, że na tym zarobię, ale niech się coś dzieje. A tymczasem domowe żarcie, kanapki z żółtym serem, gotuję jajka na miękko i no i tyle. Napiszcie mi, co myślicie o moich pomysłach, lajkujcie, subskrybujcie, koniecznie komentarz i do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!